Kontestacja. Startujemy kontestację, Kamil Cebulski. Witam was po dwutygodniowej przerwie. No niestety zajęć, jak jest końcówka rekrutacji, całe mnóstwo, a dzisiaj siedziałem przy papierach dla celników, bo potrzebuję masę papierologii. Zgrzeszyłem dzisiaj wiele razy, wypełniając te wszystkie papiery, no ale się udało nam zmieścić w te wszystkie wytyczne i tak dalej. I te 3300 kg różnych darów pojedzie do Afryki. A my co? A my wtorek 21 rozpoczynamy kontestację, tak? Czyli spotkanie z przedsiębiorcą. A dzisiaj mamy 9 października 2012. O, bo to obowiązek. Potem by mnie Hugo okrzyczał, że nie powiedziałem, więc 9 października. A dzisiaj rozmawiamy z klaunem. Więc dzień dobry, panie prezydencie. Halo, witam serdecznie. No może niekoniecznie z panem prezydentem rozmawiamy, ale rzeczywiście dzisiaj moim gościem jest Łukasz Harazim, czyli pseudonim artystyczny Clown Harry. Tak, dobrze? Dokładnie. Tak. Od nazwiska się to wzięło, tak jakoś wyszło. Nie, to byś był Clown Hara wtedy. Clown Harry ładniej brzmi jednak. No, Hara? No to tak bardziej medialne by było, Clown Hara, nie? Nie, mi się kojarzy pewnie za fajnie, tylko się Harrym Potterem kojarzy, a iluzję też mamy w naszym programie, także tutaj wiesz, wszystko się łączy ze sobą jakby. Jasna sprawa. Okej, ale dlaczego mówimy, że jesteś klaunem? No bo jesteś klaunem, tak? To znaczy założyłeś firmę, która zajmuje się zabawianiem dzieci, tak? Czyli organizowaniem, czy tak powiem, zapewnianiem treści podczas różnych takich dziecięcych imprez, podejrzewam, że głównie urodzin, choinek, mikołajów i tak dalej, i tak dalej. Dobrze? Mówię? Dokładnie, do tego jeszcze festyny, wesela, wszystko, jedynie na jednej imprezie to chyba był pogrzeb. Tam jeszcze nie występowaliśmy, ale czekamy na zaproszenie, żeby ludzi trochę rozbawić wtedy. No. Ale co mówię, na weselach nawet ludzie klauna zamawiają? No słuchaj, jak masz na weselu, nie wiem, ty już miałeś wesele, tak? Dobrze powiem. No miałem. Jak masz, tam przychodzą ci ludzie, nie wiem, bracia, siostry, którzy wszyscy mają dzieci, tak? I tych dzieci jest 20. Aha. I ludzie chcą się pobawić na tym weselu, tak? No wtedy nas zamawiają na jakieś 3-4 godziny. My te dzieci od na przykład 18 do 22 zajmujemy naszymi atrakcjami, konkursami, wiadomo, tam mamy ten program taki, że te 4 godziny dzieci są z nami, a wtedy dorośli się mogą pobawić po swojemu, tam ojcu nikt na ręce nie patrzy, ile, kiedy wie, także wiesz. Aha, ale to czujesz się wtedy jako taki bardziej klaun, czy bardziej opiekunka do dzieci? Właśnie jako klaun się czuję, najbardziej, bo tutaj mamy ten program, taki 2 godziny możemy robić bez przerw non-stop. Jeśli ktoś zamawia na 4 godziny, to jest trochę gorzej. Ale i tutaj właśnie nie mamy takich opiekunki, że dzieci siedzą po prostu i malują na przykład, tak? Wiesz co, my prowadzimy zajęcia w gimnazjum jako Asbiro. No, no to już są dzieciaki trochę większe, tak, niż to przedszkole. I muszę ci powiedzieć, że wielu wykładowców, jak z nimi zawsze rozmawiam, jak poszły zajęcia, no to mówi, że trudno przez te 45 minut uwagę utrzymać, a co dopiero z takimi dzieciakami. No, jak dzieci są jeszcze młodsze, to w ogóle, no nie? I to jeszcze taka zgraja. Ja pamiętam, kiedyś byłem w przedszkolu imienia Kubusia Puchatka w Gliwicach, to chyba było, czy w Sosnowcu. Nie pamiętam dokładnie, i robiłem eksperymenty na dzieciach. Ty też czasami robisz eksperymenty? Nie, ja się zajmuję ewentualnym przechowaniem. Przechowuję na przykład ubierki w brzuszka dzieci. Aha. To jest eksperyment nasz naukowy. No bo ja robię taki eksperyment, że dałem dzieciakom cukierki na początku, takie duże, czekoladowe, i powiedziałem, że dzieciaki mogą sobie te cukierki zjeść, ale jak nie zjedzą i do końca zajęć, czyli tam przez godzinę, tak, i mi pokażą na końcu zajęć, że nie zjadły, to dostaną drugiego takiego samego cukierka, nie? Nie. I to taki test na preferencję czasową. I dwoje dzieciaków zjadło te cukierki. Tam ich chyba było z 15 wszystkich, dwoje zjadło. No, pierwszemu powiedziałem, że drugiego cukierka nie dostanie, no to zachował się jak mężczyzna, tak? A drugi na początku próbował takie puste papierki umieścić, wiesz, w jednym papierku, żeby to udawało całego cukierka.
A potem no się ze mną droczył, no ja mu tego cukierka nie dałem i mnie 5 lat tego od chujów wyzywał. No więc taką przygodę No, miałem. tylko dobrze się nie popłakali, wiesz. No To co nie, no powinno inne dzieciaki zrobić. były okej, okay, tylko ten jeden, nie no, on się popłakał oczywiście, no daj spokój, ale taki, wie, No. taki przyszły menel trochę, nie? No to trzeba uważać potem, bo rodzice się dowiedzą, że mu potem cukierka nie dałeś, wszyscy nie dostali, możesz jeszcze zostać pozew sądowy. No. Naprawdę? No jasne, że tutaj rodzice są, którzy bardzo wyczuleni na punkcie swoich pociech, że tak powiem, a najbardziej nie uważają nikogo w Warszawie i okolicach. Ale ty miałeś jakieś takie przypadki, że tam ci grozili jakimiś sądami? No bo to w sumie no taki klaun, no to Akurat tak w sumie trochę. ja osobiście się z takim nie spotkałem, ale mam znajomego, którego zaczynałem pracę. Nie wiem, on to chyba przyciąga do siebie takie rzeczy. Tak raz w miesiącu coś jest nie tak na jakiejś imprezie i opowiada potem fajne rzeczy. No to wiesz, no, że jeszcze was Bo na przykład, wiesz co, jakąś jak dzieci się pedofilię nie bawią, tak? oskarżyli czy coś. No. Dzieci się bawią i na przykład, wiesz, jak skaczą w takim małym zamku dmuchanym No, no. i jeden wypadł i sobie prawie zęba wybił, tak? I tam, wiesz, krew poleciała. To była jego wina, bo tam, wiesz, tam się wciskał na siłę. Krew poleciała, no i co? I dostał potem wyrwanie, tak? Że ten, najpierw mamusia była, a potem się musiał polisą zasłaniać. O, i użyli tej No. polisy, czy? No tak, no mamy polisę właśnie od tego Ja wypadku pierdzielę. nieszczęśliwy. To trzeba być naprawdę walniętym, żeby skarżyć o coś takiego. No No. ale trudno, no w tym kraju, Dobra, no to idźmy się. dalej, tak? W kraju dziadów, no to wiesz, no to różne rzeczy. Dobra, ale to było tak tytułem wstępu. I żeby tradycji stało się zadość, no to powiedz mi, kiedy zapragnąłeś zostać klaunem? No bo wiesz, nie wierzę, że w wieku tam 7 lat pomyślałeś, będąc w cyrku, jacy ci klauni są fajni. Nie, to znaczy to pamiętam występ, mam jeszcze na kasecie VHS, występ w przedszkole, jak MC Hammera udawałem. I wtedy byłem bardzo nieśmiały, ale większość wróżyła mi już wtedy karierę na scenie. A potem to tak jakoś zostało tak stłumione przez system edukacji polskiej. I dosyć późno dostałem komputer i internet, tak? Także tutaj byłem takim sobie zwykłym, cichym chłopakiem, który się tam jakoś uczył, miał te stypendia po kolei. Najpierw parafialne, potem naukowe i tak jakoś to ciągło się do liceum. Potem dostałem laptop, internet, to już nie było stypendiów. I później co? Po maturze, maturę zdałem, ale przez pracę właśnie, którą zacząłem wtedy, A co to było? spóźniłem się z dokumentami na studia, tak? I na studia się nie dostałem i musiałem szukać pracy. A co to była za praca, że No tak to cię pochłonął? już przechodzę. I zaczęło się w ogóle tak, że od razu po maturze ojciec w znajomości w zasadzie załatwił takie roznoszenie ulotek. I w takiej firmie właśnie roznoszenie ulotek za 3 godziny 50 zł, słuchaj. No to całkiem To jak mnie, sympatycznie. oczywiście od razu pierwszego dnia mnie spisali strażnicy miejscy, bo chodziło o to, żeby te ulotki za wycieraczki stawiać na parkingu. Jeśli panowie powiedzieli grzecznie, że no jakby się tutaj coś stało, to pierwszy będziemy do pana dzwonić i tak dalej. No, spisanie, no. Także, ale jak im powiedziałem, że zarabiam, to powiedzieli, no całkiem nieźle. To No wtedy słuchaj, no 50 zł pomyślałem. za 3 godziny w tym wieku, no to myślę, że całkiem przyzwoicie. Była taka fajna dniówka, no nie? No i później w tej samej firmie były akcje megafonowe dla banków. To była szkoła życia, naprawdę. Brałeś megafon i chodziłeś na ulicy zatłoczonej i mówiłeś w megafon. Ojeju, to już takie agresywne bardzo. Reklamowałeś bank, tak? Pozbądź się wysokich rat, tam coś, tam coś, tam coś, tam skonsoliduj raty, zapraszamy do placówki banku, tam, tam, tam. A powiedz mi, to ty musiałeś cały czas to mówić w megafon, czy to leciało z kasety, a ty tylko trzymałeś przy. Nie, to właśnie to było słowo, to miałem tak wyrobione cały czas, to musiałem, znaczy mówiłem to cały czas, tak? Akurat kasety średnio by to wyglądało, znaczy nie miałem takiego sprzętu, tak, żeby tego puszczać z kasety. I miałem 5 godzin akcji megafonowych, jeden dzień, tak przez całe wakacje, codziennie 5 razy w tygodniu, to potem miałem właśnie głos wyrobiony jak teraz, tak? Taki mi się zrobił, od razu mutację szybko przeszedłem. I te akcje megafonowe naprawdę były szkołą życia, bo tutaj na przykład w Rudzie Śląskiej jest okien, że mnie kartoflami rzucali, tak? Ojeju.
No bo wiesz, akcja się zaczynała o 10, to niektórzy jeszcze wtedy śpią, tak? No wiesz, no niektórzy śpią, no To sobie pracują, okno uchylił. a ty w jednym miejscu jesteś pewnie i No czy... tak, przechodziłem na jednej ulicy, tak? To i tak było dosyć uciążliwe, bo tutaj tak co 10-5 minut zawracałem, tak? Także i leciały ziemniaki, i leciały jajka, raz jajkiem dostałem. Maria. No. No to naprawdę. No, ale i co? Dzięki temu się taki stan, że mnie nie śmiały, się przełamałem i tak dalej, tak? Potem po akcjach megafonowych były festyny, w tej samej firmy, bo firmy jakby tak, jakby się na jej podstawie wszystkiego uczyłem, tak? Potem zacząłem właśnie te imprezy jako pomocnik klauna, tak to nazwijmy. Też byłem przybrany za klauna, ale wiadomo, że człowiek nie ogarnia tak tego, nie potrafi tak mówić, prowadzić tych konkursów. Jeździłem jako druga osoba taka dodatkowa i się tego uczyłem, tak? Potem już sam to mogłem prowadzić przez... I tak, tak jak mówiłem, ten rok właśnie pracowałem w tej firmie i to była w sumie taka etat, nie etat, bo to było umowa, zlecenie na tyle się podpisywana, tak? No tak, no, ileś tam za wyjazd. No dokładnie, tak tam, że albo że jak nie ma wyjazdu, tam przed dzień w biurze siedzisz, tak? Także takie czyli po prostu... też było, zawsze było co robić. No tak, zawsze było co robić, tam albo ogłoszenia dodawać i też się uczyłem tego fachu, nazwijmy to, tak? No ale co, no ale teraz na swoim jesteś. No na swoim jestem. Po tych dwóch latach tak się coś we mnie przepaliło jednak, bo tutaj i kasa mi się nie podobała i tak dalej, to rzuciłem przed dniem dziecka. Jak był 1 czerwiec i ja sobie usiadłem w hotelu i myślałem, nie muszę robić żadnego klauna, to miałem wtedy fantastyczne uczucie. Ale później się właśnie tak w sumie znowu jakoś do tego wróciłem w trakcie studiów, bo potem jednak poszedłem na studia, historię studiowałem. No, też studiowałem. No widzisz, fajna sprawa. Znaczy mnie akurat historia kręci, także tutaj... No nie wiem, ja byłem tylko na rozpoczęciu. Aha, na rozpoczęciu później, no to ja zaliczyłem prawie 4 semestry. I teraz wracam, słuchaj, bo to naprawdę. No, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. W każdym razie otworzyłem, jak już byłem tym studentem, to w IT otworzyłem firmę, która się zajmowała tym samym. No i to mi się nie podobało. Nie podobało ci się IP? Nie podobało mi się. Ale dlaczego? No przecież to nie jest jakieś no, takie... No choćby z uwagi podatków, tak? Dużo na tym traciłem. Dajmy na to taki występ za 1000 zł. To najpierw był opodatkowany zwykłym podatkiem VAT, tak? IP mi narzucało te 23% na... Tak, bo oni są VAT-owcami, tak. No właśnie. I potem jeszcze musiałem 19 dochodowego, jak chciałem wypłacić te środki zapłacić, tak? No, jak najbardziej, bo oni raczej nie są na tyle elastyczni, żeby na przykład umowa o dzieło z prawami autorskimi, czy... Wiesz, i tak z tego rachunku nie wyszło, że to jest niefajne, bo to jest ten klasy 450 zł na takim imprezie, tak? Czyli tutaj jestem, powiedzmy, mało konkurencyjny, jeśli chciałbym zarabiać tyle, ile mógłbym zarabiać na tym stosunku do innych firm. I no i postanowiłem przejść na swoje, no i tak od... Tak zbierałem się do tego, zbierałem, w końcu wpadły takie zamówienia, że po prostu potrzebowałem dużo faktur, no to postanowiłem tak, mimo że z dnia na dzień, ale tak z miesiąca na miesiąc tam firmę otworzyć i od marca tego roku firma już działa, no i podatków nie płacę, tak? Taki VAT-u nie płacę na przykład, to jest taka ciekawostka. No bo jesteś zwolniony z VAT-u, tak? Do 150 tysięcy złotych. No tak, zwolniony złotych. Z VAT-u jako artysta. No właśnie, bo to właśnie, bo ty nie korzystasz z tego zwolnienia, znaczy też do obrotu 150 tysięcy złotych, tylko właśnie Łukasz mi zamailował, że jak jest na przykład szkolenie, no to jakby się tam ktoś przebrał za klauna, a na przykład na MJM-ie ostatnim Remigiusz Stanisławek przebrał się za królewnę i też miał taki speech, no tak, taki bajkowy tutaj, i wtedy to jest, ty Łukasz mnie za chwilę poprawisz, ale i to jest wtedy traktowane jako występ artystyczny, który jest zwolniony z VAT-u. No tak, dokładnie. Jeśli na przykład ten twój kolega ma prowadzić działalność sam, jako nie wiem, jednoosobowa firma, czy tam do kilku osób, to wtedy może to zwolnić, tak? Bo na przykład agencje artystyczne nie mogą korzystać, bo one podejmują tych wykonawców, którzy to wykonują. Tak, tak? Jest. Także tutaj trzeba właśnie być tym artystą i tą firmę mieć, będąc tym artystą, żeby to prowadzić. Tak? Nie możesz podejmować nikogo na zwolniony. No. I tutaj oczywiście każdy tam trzeba się zatroszczyć, jeśli tą działalność zaczynasz, o interpretację podatkową. Bo bez tego to też ani rusz. I jak historia pokazuje, z tym też ani rusz, nie?
No dokładnie. Także tutaj, ale można pewnie na tym zaoszczędzić, zarobić, tak? Bo tutaj i tego dochodowego w tym momencie nie płacę i nie płacę VAT-u, także to, co mam brutto, mam w zasadzie netto i się cieszę życiem. No dokładnie, czyli trochę zawsze do przodu. Ale Łukaszu, powiedz, opowiedziałeś tą historię, ale powiedz mi, czy ty miałeś jakąś taką duszę artysty, aktora, czy tak po prostu sobie gdzieś tam znalazłeś robotę od tych ulotek, tak? A potem jakoś tak szef cię wysyłał, a to klaunem, a to i tak ci się to spodobało, czy jak to było? No wiesz co, tam nie wiem, jak było jakieś przedstawienia w szkole, to tutaj w szkole też występowałem, tak jakoś mnie to tak, no fajnie wystąpić, fajnie się pokazać. Ale co, jakieś kabarety robiliście, czy... No dokładnie, takie szkolne tylko, nie jakieś tam większe na skalę polską choćby, ale w szkole jak coś było, to tak występowałem, a potem no jak już to się stało, że jeździłem tam na te festyny, to widziałem, wiesz, i fajna sprawa, naprawdę ta praca mi się podoba. Druga sprawa, można fajnie tutaj naprawdę zarobić. I ziemniakiem dostać w łeb. A kolejna sprawa, wiesz, to praca dosyć niszowa. Bo tutaj, wiesz, możesz powiedzieć komuś, żeby spróbował jako doradca, czy programowanie, albo nie wiem, sprzedaż czegokolwiek, to wiesz, on ci powie po zastanowieniu się, wiesz, no mogę spróbować, co tam. A powiedz mu, żeby spróbował roboty jako klaun. No się wyśmieje. No więc właśnie. Także mało chętnych jest do tej pracy i tutaj no właśnie. Zamówienia mamy z całej Polski. Ty, no bo no, ja zawsze mówię, no bo które prace, tak, takie, które się wykonuje, no. Tak, no bo to jest takie, no stanowisko pracy masz, tak, no to które są najlepiej płatne? No właśnie takie, których inni ludzie nie chcą wykonywać, na przykład szambiarz, tak. No mało kto chce pompować szambo, dlatego, czy wywozić śmieci, no to oni dużo zarabiają, a klaun, no to taka w sumie, jak ktoś lubi dzieciaki, no to chyba jest przyjemna robota. Nawet jak nie lubi, to ona jest naprawdę przyjemna, bo jak się widzi, jak no, potem ludzie dziękują, że nie wiedzieliby, co z tymi dzieciakami przez 3 godziny mają zrobić, a ty przyjechałeś i wiesz, i z uśmiechem na ustach ci 6 stówek za 2 godziny płacą, tak? To jest wtedy, no po prostu nic, tylko po prostu, że życie jest piękne. No, słuchaj, no przecież no, dzień wypłaty, no to jest ten, to przykazanie, dzień święty święć, tak? No to jest właśnie ten dzień. No a wiesz, a w tej robocie, bo pracujemy głównie dla póki co klientów indywidualnych, no to wypłata jest co drugi dzień, tak? To w ogóle jest fajnie. No to musisz codziennie święcić, tak? Tak jak ja dzisiaj no, otworzyłem sobie buteleczkę wina, które z 2005 roku, miałem 20 lat z haczykiem, ja jak je robiłem i to tak sobie właśnie popijam. I to nawet muszę ci powiedzieć, że dobrze mi wyszło to winko. Zaraz no się tak fajnie. Pochwalę. Ja nie mam jak... Okej, Łukaszu, a co nam powiesz o samej branży? Tak naprawdę mała konkurencja jest? Jak sobie w ogóle poradziłeś z tymi pierwszymi zleceniami? No bo to wiesz, na początku miałeś zlecenia od pracodawcy, tak? No ale potem jednak na swoim, no to dużo ludzi myśli, że te zlecenia tak same przychodzą, a to raczej chyba trochę trudniej było, co? Wiesz to ja nie wiem, ci powiem tak, że ja widzę, że same faktycznie przychodzą, ja w to wierzę i przychodzą, także tutaj... Ale znaczy tutaj powiem ci tak, jak tą firmę założyłem w marcu, to na pewno na początku to było dodawanie ogłoszeń, tworzenie takich mini stronek. Ale co, stronę w internecie masz, tak? No to zapodaj ją naszym słuchaczom. No tak, urodziny dla dzieci info. O, urodziny dla dzieci info. Teraz wszyscy tam wchodzą, czytają, jest, zawieszają serwer. Poczekaj, to muszę ją zaktualizować, no ale zdjęcie stare, ale śmiga, także wiesz, i to ta strona główna to jest pewien taki blog, tak? I tam jest kilka imprez opisanych. Tam jest mało oferty jako takiej występów, ale po prostu, żeby ludzie widzieli, że faktycznie to robimy i robimy to profesjonalnie, tak? Bo tutaj jest dużo firm też właśnie takich większych, które się ogłaszają w całej Polsce. Że tam firma z Warszawy, ale w Katowicach, w Wrocławiu, wszędzie ci zrobi po tej samej cenie, tak? Czyli kogo oni wysyłają? No studenciaków. No właśnie, studenciaków, którzy tam byli na, wiesz, jedno- czy dwudniowym szkoleniu, nauczyli się 3 tatuaże albo dostali segregator z tym. No, tatuaże dzieciom robicie? No też. Takie kredkami do twarzy, wiesz? Aha. No to prawda. Albo henną też. Henna jest ostatnio modna. Ale to umiesz tak rysować, czy to od jakiegoś szablonu? Nie, rysuję.
Tego się można łatwo nauczyć. A poza tym, wiesz, narzeczona moja też to robi, także jak są tatuaże, to ja kręcę zwierzątka w baloniku, a ona robi tatuaże. To wiesz co, Łukasz, jakbyś przyjechał do nas do Asbiro kiedyś, to byś mi walnął takiego tatuaża. To tatuaż i mogę wszystkim zrobić zwierzątka z baloników. Nie, ja myślałem o A nasze logo byś zrobił z baloników? Asbiro? Oj, to by trzeba pokombinować, ale by się dało, tutaj nie ma rzeczy niemożliwych akurat w tym modelowaniu. Okej, okay, ale no to taka sztuka jak origami trochę z tych baloników zwierzątka, no, nie? No, trochę tak, ale jak tego, wiesz co, żeby się tego nauczyć, takie podstawowe figury, to wystarczy jeden worek 100 sztuk. No na w pewno. Jeden dzień wykręcić, tak? No, a po 10 tysiącach, tak mniej więcej szacuję, że tyle mi tego zeszło, to potem już to z zamkniętymi oczami możesz kręcić pieski. Tak, a kiedy kupiłeś pompkę do balonów? Po tych 10 tysiącach napompowanych, czy później? Pompkę do balonów? Nie masz pompki do balonów? Mam pompkę, jasne, tutaj zresztą one są, akurat te balony są takie, że mamy taki konkurs właśnie na weselach, że dajemy ludziom, 5 dorosłym facetom i oni muszą te balony napompować samymi ustami. No tak, I to i który pierwszy pęknie, nagrodą tak? jest 20 zł na romantyczną kolację żoną, tak? I mają motywację, są lekko wcięci, także starają się mocno tego napompować, czasem prawie niektórzy mdleją. No tak. I do tej pory się udało napompować ustami może z 5. Ale to chodzi ci o te takie wąskie balony, takie tak, 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 no, one są do modelowania. To dokładnie, je się tak trudno się je pompuje? No dokładnie. No takiego to ja jeszcze nigdy nie pompowałem, ale jak my urządzaliśmy wesele, to wiesz co, chyba z 15 tysięcy balonów żeśmy pompowali ustami. Ale te okrągłe są tak, jakoś tak powiem, łatwiej idą, tak? No to takie normalne balony, tylko wiesz, nas tam było z 20 osób, no to tak wiesz, i kilka flaszek poszło w międzyczasie, więc to nie było znowu jakieś takie. Jakbyście byli do przodu, to byście kupili taką popaczkę, bo są też takie mechaniczne. No, ale całej zabawy by nie było, facet. To jest no, jak teraz. Tak, wiesz, za dużo alkoholu by zostało. No dokładnie, i jak teraz na Monteverest, na przykład, że pierwszy Polak, który wszedł na Monteverest zimą, na przykład, albo pierwszy Polak, który wszedł na Monteverest bez kapci, na przykład. Wiesz, takie wiesz, co coraz sobie utrudniają ludzie, tak? No, żeby być pierwszym jakimś tam, który wszedł na przykład z dwoma lewymi rękawiczkami, czy cokolwiek. Gdyby zaczęliście pompować, to mogliście zgłosić do jakiejś księgi Guinnessa, żeby przyjechali, zrobili zdjęcia. Okej, czyli co, mówisz, że nie miałeś jakiegoś takiego większego problemu z rozruchem zamówień, co, zrobiłeś stronę i co, na internecie gdzieś tam się poreklamowałeś? No, ta strona akurat tak miałem, wiesz, tak, bo wcześniej się, tak jak miałem, powiedzmy sobie, takich kilka tych, co robić w życiu, jak już studiowałem tę historię i wiedziałem, że z tym raczej nie chcę wiązać swojej przyszłości, żeby być nauczycielem, to miałem takie pytanie, co w życiu robić, tak, i tutaj pomyślałem, a to mini stronki, tak, bo tam, wiesz, czytałem takie blogi ogólnorozwojowe o tych różnych. No i tak wiesz, tak blog za blogiem szło po tych polecanych i tak doszedłem, o mini stronki, fajny pomysł. I z wszystkich mini stronek, które gdzieś tam zacząłem robić, przetrwała jedna. Aha. I ona dalej wisi jeszcze, tam ją opłacam. Przychodu mi nie przynosi w zasadzie żadnego, ale ją trzymam z sentymentu, powiedzmy, bo żeby ją stworzyć, przeczytałem 4 książki. No ładnie. I tak się pochwalę, nie wiem, czy jest się czym chwalić, bo się nie znam, jak powiedzmy te stronki mają oddalność, ale od maja 2011 roku miała 40 tysięcy odwiedzin unikalnych. No to całkiem sporo. A dużo, no wiesz, no, jeżeli przeliczysz ten czas, który przeznaczyłeś na czytanie książek, jako na robienie strony, to tak trochę kiepsko. No. Ale gdyby tego nie liczyć, to całkiem sympatycznie. Nie mówię, jaki jest adres tej stronki, bo no nie chcę zdradzać, powiem sobie. Nie, no stronę już podałeś, więc wszyscy mogą zajrzeć, no, poczytać. Bardzo mnie satysfakcjonuje, że było tam 40 tysięcy, podejrzewam, facetów i przeczytali moje wypociny. Coś tam przeczytali. Albo 40 tysięcy goglebotów, to też tak mogło być, no. No. No ale słuchaj, ale co, czyli co, interesowałeś się internetem, interesowałeś się rozwojem? No tak, interesowałem się, to miałem, tak, po drodze jeszcze do teraz. Ale blog jeden wiki, którego no, ale poczekaj, no bo, no, znaczy kolejność ustalmy, tak, czyli co, pracowałeś sobie na etat jako clown, dorabiałeś, powiedzmy, tak, bardziej, zaraz po... No jak byłem tym studentem, to się nie skupiałem, żeby zarabiać, tak? Tylko bardziej dorabiać, bo tutaj nie no było... dokładnie. No i co, studiowałeś sobie, potem przestałeś studiować i co,
i tak cię nagle naszło na tą przedsiębiorczość? Czy to już, znaczy, już za tobą chodziło dłużej? Założyłem firmę, jeszcze studiowałem, tak? Tylko tutaj właśnie, powiedzmy sobie, natłok spraw. No czemu nie założyłeś firmy na przykład w liceum? Że w liceum co, nie czułeś się na tyle silny, powołany do biznesu jak na studiach? Jak to się rozwijało? No wiesz co, w liceum nie założyłem, bo jeszcze nie wiedziałem, że tak można, tak? To wszystko, czego się nauczyłem, to było to policja. Czyli co, tak? W liceum kim chciałeś być? Historykiem? Chciałeś być jako nauczyciel historii, pracować za 1500, no, czy jak? Wiesz co, historia po prostu mnie interesowała, tak? Byłem rycerzem, powiedzmy sobie, tak? Do jakiegoś tam bractwa należałem. Aha. I co z tego powodu, to po prostu było fajne, tak? I teraz no dobrze, powiem, że... No to, słuchaj, jakbyś w maturze, no to kim chciałeś zostać w przyszłości? Tylko tak realnie, nie jakieś tam marzenia, tylko tak realnie, jakie miałeś perspektywy. No chciałem skończyć historię, wiesz, miałem propozycję pracy w muzeum w Nowym Sączu. To jeszcze gorzej niż nauczyciel historii chyba, nie? Proszę? To jeszcze chyba gorzej niż nauczyciel historii pracować w muzeum. No, no ale nie chciałem uczyć dzieci historii, tak? Wolałbym pracę chyba w muzeum. Tak. Aha. Ale no to nie lubisz dzieciaków? No, klina ci zadałem, no bo wolisz pracę w muzeum niż z dziećmi, a jednak, no, z dzieciakami teraz pracujesz. Oj, się rozłączyliśmy tutaj, więc mamy drobną przerwę techniczną. Zaraz się połączymy ponownie. I już jesteśmy z powrotem. Jesteś z nami, Łukaszu? No jestem, przepraszam, coś przerwało. No coś przerwało, bo te nowe telefony to się tak pewnie psują szybko, jak się trochę dłużej porozmawia. Ale, czyli co, bardziej cię kręciła robota w muzeum niż z dzieciakami? No to jak założyłeś tą firmę bazującą na dzieciakach? Wiesz co, ta robota w muzeum była taką jakby ostatecznością, tak? Się nie zastanawiałem nad tym. Tak szczególnie, tak? Jeszcze miałem przed sobą do magisterki 4 lata, tak? Czyli co, nie myślałeś w ogóle, że będziesz przedsiębiorcą w przyszłości, że tylko tak, no, tak standardowo do życia podchodziłeś? No, to znaczy, ci powiem, ta idea we mnie kiełkowała dalej, myślę, to nie jest do końca rozwinięte, cały czas, wiesz, ewoluuje. To tak od 2 lat właśnie się rozwija tak pozytywnie, od tego AIP przez tą firmę teraz, że po prostu... widzę, czego chcę powoli. No, ale co, czyli chcesz powiedzieć... Tak? Ale poczekaj, bo chcę... dojść do tego, co cię zmotywowało do tego, żeby jednak spróbować bycia na swoim. Czyli co, AIP cię zmotywowało? AIP okazało, że można, tak? Że można mieć te zlecenia, chociaż wtedy ich było nie aż tak dużo, ale AIP pokazało, że mogę mieć te zlecenia, mogę mieć zamówienia zadowolonych klientów. Tylko tak jak mówię, wiesz, AIP było fajne do czasu, jak przeliczyłem to, tak? Że było kilka imprez, ten podatek 23%, i do tego jeszcze, jak potem chciałem pieniądze wypłacić, się okazało, że muszę, nie sprawdziłem, nie doczytałem, że muszę jeszcze te 19 dochodowego zapłacić, czy 18, tak? I to się wtedy stało takie, no, niefajne, także postanowiłem tą swoją firmę założyć. Aha, no ale już wtedy było coraz fajniej, nie? No, dokładnie, no, wiesz, i odbiegliśmy od tego tematu i zaczynałem go, jak się znowu, jak nas rozłączyło. Także co do tych pozyskiwania klientów, tak? To właśnie tutaj te doświadczenia z tych mini stronek mi tak zaowocowały, że po prostu wiedziałem, jak to tworzyć i stworzyłem kilka takich mini stronek stricte pod klientów, tak? Że w tym sieci na darmowym WordPressie wiszą i przynoszą fajny dochód, że fajnie klienci z tego dzwonią i są zamówienia. Mhm. I co? Jak ruszyłeś, tak, no to już ty się raczej, chyba ludzie już, klienci sami polecają się, nie? No dokładnie, też mamy taką właśnie teraz przygotowaną kartę poleceń i tam za 5 poleceń czy 6 to na Śląsku przyjeżdżamy na przykład na przyszły rok do dziecka za Friko, tak? Nawet takie akcje. No bo tutaj tak to przeliczyliśmy, że to jak ktoś nam dostarczy 6 fajnych klientów, którzy zapłacą normalną cenę, to jak się najbardziej wypłaca, możemy do niego przyjechać i wszyscy będą szczęśliwi. Okej, okay. No dobrze, a teraz mi powiedz coś w ogóle o całej branży, to znaczy, no bo to jest chyba robota głównie w weekendy, tak? Powoli się to staje na szczęście nie normą. Tutaj weekendy to są głównie festyny, znaczy powiem ci tak, bo ta branża jest sezonowa, tak? Bardzo sezonowa. I kiedy jest sezon? Sezon jest od maja do
W ten weekend zakończyłem sezon. Czyli te ciepłe miesiące. No tak. Do miesiąca, kiedy wiesz, można jeździć na festyny i na festynach tak naprawdę się zarabia fajną kasę. Jak się występuje, wiesz, na scenie, na przykład przed, nie wiem, Rozmusem, albo przed Zbigniewem Modeckim występowałem raz, poznałem go nawet. Aha. Także, taki przedskoczek no, tutaj... jesteś. Proszę? Taki przedskoczek. Taki przedskoczek i program do dzieci, tak to jest kończy innego, że te dzieci powiedzmy sobie od 17 do 18 mają swój czas, że ja występuję na scenie i one są zajęte, potem dzieci idą do domu, a się bawią dorośli, tak? No tak, ale właśnie... przecież, ale co, no bo głównie chyba na takich imprezach dziecięcych występujesz, czy na festynach? Na festynach też. Tutaj właśnie tak jak ci mówię, te wakacje to jest czas, kiedy weekendy są festyny, dożynki. No tak, ale, jest... ale takie urodziny dzieci, czy coś takiego? Nie no, festyn to jest festyn, to masz, nie wiem, festyn. No ja wiem, jak festyn wygląda, ale co, czyli głównie tutaj jest zapotrzebowanie na twoje usługi. Ja myślałem, że bardziej to jakaś taka prywatna osoba do ciebie dzwoni i panie, ja tutaj mam piąte urodziny dziecka, będzie pięciu jego kolegów i przyjdź się pobawić. Żeby pięciu, takim jest 30. A nie, tak jak ci powiem, że no teraz jak mamy po sezonie, to są głównie domówki, tak? Teraz patrzę w kalendarz, to widzę, że mamy... Przez dwa miesiące kolejne tam już 15 domówek zaklepanych i tych festynów nie ma. A wakacje, no to są, się pod festyny dopasowujemy, tak? Że jak ktoś dzwoni, chciałby w sobotę albo w niedzielę domówkę, no to odmawiamy, bo wiemy, że tam na pewno coś będzie. Jakiś festyn. No, na festynie można kilka razy po prostu więcej zarobić na tym. No dobrze, a nie myślałeś na przykład, żeby wyszkolić jakąś osobę i żeby tych domówek, no nie odmawiać, no bo to jednak są uciekające pieniądze. No, w szkole cały czas, moją narzeczoną. Aaa, i będziecie... Też, powiem tak, też się w to wciągnęła, zaczęła sprzedawać. Teraz już po starym sezonie, tak mniej więcej, nie wiem, sezon, według mnie musi ta osoba jeździć, żeby potem sama coś mogła zrobić, tak? Teraz już sama występuje też. No także to... w najlepszym momencie to nawet jest 5 osób w ruchu, tak, że gdzieś występują. Bo no ja to... jadę z dwoma osobami gdzieś, a ona z jedną na przykład. No to już całkiem sympatycznie to zaczyna wyglądać, no to gratuluję. Mamy Blachę na antenie, cześć Blacha. Cześć Kamilu, no witam serdecznie naszego gościa. Ja tak was słucham i wpadłem na taki pomysł. Słuchaj, bo ty mówisz, że ten biznes jest bardzo sezonowy, czyli, że tak powiem, no musisz się pewnie dosyć mocno pilnować z kasą, jeżeli to jest biznes sezonowy. I może, jak ty mówisz, że to jest... Że to jest na tej zasadzie, że właśnie jest jakiś tam okres czasu, w którym pewnie masz jakiś tam nawał roboty, że najlepiej to byś się musiał rozdwoić, a jest moment, kiedy coś jest albo tego nie ma, tak? Dokładnie. To może dobrym rozwiązaniem jest zrobić taką teletransmisję, czyli masz jakiś tam powiedzmy festyn w drugim końcu kraju, a oprócz tego masz rodzinę, która zapłaci podobną stawkę. To może dobrym pomysłem jest to, żeby powiedzieć tej rodzinie czy na tym festynie, okej, to wy zapłacicie połowę więcej, ale będziecie nas mieć na projektorze. W sensie na tym, na obrazie wyświetlanym z projektora. No jasne, wiesz, rozumiem, tylko tutaj popatrz. Bo, znaczy nie widziałeś mojego występu, tak? Ja staram się w tym występie, ten pomysł jest dosyć innowacyjny. W występie biorą udział dzieci, tak? Że one są angażowane w to. I tutaj ciężko by było tak, jeśli robimy iluzję na przykład i dziecko wyczarowuje dysy z kapelusza na przykład, żeby ono wzięło udział, tak? Bo ono jak bierze udział, to wtedy się czuje fajnie. Że jak może poskakać, potańczyć na projektorze, by nie było tej interakcji. Wszystko powierzam, że dzieci by wytrzymały 20 minut. Góra na imprezie na drugim końcu Polski, tak? Gdyby było do 8. No tak, no gdzie to? No, dziecko postawić przy komputerze, no to też no chyba nie usiedzi. No tak, ale zawsze jest to, no, nie wiem, no mi się tak wydaje, ja rozumiem, że tutaj chodzi o kontakt taki face to face, ale tak mi się wydaje, że zawsze jest to jakaś opcja, żeby... Ale Jacku, wiesz co, tutaj też, tutaj też rozmawialiśmy wcześniej, że to też jest taka opcja, że w międzyczasie się dzieci pilnuje, wiesz? Więc no nie sądzę, żeby no, to był dobry produkt. Tutaj właśnie tak jak Kamil powiedział, jeśli jedziemy na imprezę urodziny czy w celu,
to ten ktoś nam te dzieci powierza, tak? Te dziesiątkę, piętnastkę czy dwudziestkę dzieci. A możemy skarżyć. My ich pilnujemy, tak? Jeśli my widzimy, co one robią, możemy zareagować, jeśli ktoś sobie zbija ołówek do ucha. Jeśli nas tam nie ma, jeśli my w ogóle nie wiemy, co się tam dzieje, to ciężko by było, żeby ten ktoś miał z głowy te dzieci na te 3 godzinki, tak? A powiedz mi, bo jeszcze tak z ciekawości na koniec zapytam, a powiedz mi, są na przykład takie gagi albo takie skecze, które dzieci w ogóle nie śmieszą? Czyli masz taką sytuację, że tam, nie wiem, wchodzisz tam w jakiejś masce, a nagle słyszysz płacz, czy raczej nie ma takich sytuacji? To jest takie moje obserwacje, tak jedno na 20 dzieci zawsze jest wystraszone. I jak jest poniżej 4 roku życia, to płacze, ale to się do tego się przyzwyczaja, tak? A nasz program, te 2 godzinki, o których mówię, mamy tak przystosowane, że naprawdę te dzieci nie boją się, nie płaczą i wszystkie są zadowolone. W tym roku zagraliśmy ponad 100 imprez i tutaj już mamy tak doszlifowane, że naprawdę te 2 godzinki to jest jak spłatka i wszyscy są zadowoleni zawsze. Tak jak mówię, mieliśmy ostatnio jednego klienta jedynie, że miał obiekcję, że była pani zamiast pana klauna. To była jedyna obiekcja przez 100 imprez. No cóż, Kamil, jedyne co mogę powiedzieć, to gratuluję kolejnego świetnego gościa. Ja nie wiem, skąd ty tych ludzi wyciągasz. Nie sami mam pojęcia. Się znajdują. No. Pozdrawiam. Właśnie tutaj, skoro mówimy... Cześć, Jacku, cześć. Skoro mówimy o tym, to ja tak powoli szukam jakiejś takiej mądrej osoby, która by trochę tak, no, wiedziała, o co piszczy w prowadzeniu biznesu, żeby mogła razem ze mną prowadzić audycję. Znaczy, może niekoniecznie razem ze mną, tylko trochę za mnie, żeby mnie trochę pouzupełniała, bo jest dużo, dużo fajnych ludzi do przesłuchania, a ja jednak będę w tym roku na te 12 miesięcy, jakieś 5 miesięcy będę poza Polską i to w takich miejscach, gdzie jest lepszy internet niż Polska, tylko nie zawsze tam jest prąd i to jest ten motyw i żeby dużych przerw nie robić, no to może by ktoś mądry się zgłosił, no to piszcie do mnie, jak chcielibyście się. Musiałbym jakiegoś skauta załatwić, ale tak jak szukają młodych piłkarzy, żebyś szukał, żeby się powodzi w życiu. No może też. No wiadomo, sobie, no, słuchają nas wiele ludzi, może ktoś czuje w sobie taką żyłkę nadawacza. Zareklamuję, polecam pisać do Kamila, nawet jeśli nie wiecie tak naprawdę o czym do końca, ale on zawsze odpisuje, przynajmniej mi odpisał i od razu zaproponował wywiad, także tutaj nie ma rzeczy niemożliwych. Dokładnie. A swoją drogą, jak już mówimy o tych karierach, no to ja jak napisałem recenzję do jednej z gazet internetowych gry, to mnie później zwolnili z tej funkcji, bo 80 błędów ortograficznych znaleźli w tej recenzji, bo jeszcze Word nie podkreślał błędów, no to mnie utwierdziło w tym, żeby założyć własną gazetę i też założyłem własną gazetę o grach komputerowych, tak, więc do prowadzenia audycji też nie bardzo się nadaje, bo się co chwilę jąkam i tam jakieś takie ludzie dziwaki piszą, że tam czasami powiedziałem coś po świętokrzysku zamiast po polsku i czy po wsiowemu, no to się czepiają, tak, więc się nie nadaje, więc co zrobiłem? Zacząłem prowadzić audycję, nie? I tak dalej, więc w sumie może ktoś, kto się też nie nadaje do prowadzenia audycji, też możecie pisać. No dobra, ale to nie... Ja bym się nie nadawał, bo tutaj co do dialektu, to jestem z Rybnika, tak, ze Śląska i się na szczęście nauczyłem tej gwary wyeliminować przez pracę właśnie w Warszawie, w Krakowie, tak dalej jeździłem i przez to rodzice mnie prawie wydziedziczyli, tak, bo jak przyjeżdżam zawsze po takim występów, to po prostu mówię tak automatycznie, a no, rodzicom się to nie do końca podoba, że mówię, zamiast gadać. A powiedz mi, a na co dzień to skąd jesteś teraz? Proszę? Teraz gdzie mieszkasz? Teraz mieszkam w Rybniku. W Rybniku? Tak, na Śląsku. Tu jest spory rynek. Ale rozumiem, tak? że tak. z tymi zajęciami, tak, no, jeździsz po całym w sumie tam śląskim, nie? Oj, po całej Polsce jest. Znaczy do Warszawy staram się jeździć, dalej to już jest męczące. Aha, no tak, no bo tak, Szczecin... To... Powiem ci, że nie wiem, dzień dziecka to miałem dwa występy tylko... Poznaniu. Naprawdę? Takich ekstra? No to co, w Poznaniu nie mają klaunów? A nie możesz się dogadać, nie możesz się z jakimś klaunem z Poznania dogadać, że będziesz mu tam za jakąś część pieniędzy odstępował zlecenie? Ale pytanie, kto to zrobi tak dobrze jak ja? Dobre. No, no. Byś mu zrobił szkolenie. Ale poczekaj, byś mu zrobił szkolenie. Tak, jak w Unii. Byś zrobił szkolenie, no to już by zrobił zajęcie tak jak ty, nie? Mhm. No ale właśnie tutaj, tak jak ci mówię, żeby wyszkolić kogoś, żeby to robił naprawdę dobrze, to on musi jeździć jeden sezon
i występować razem ze mną, tak? Bo ja to tak widzę. Ja wiem, to może nie jest biznesowe podejście, ale ja po prostu chcę, żeby klient dostawał najwyższą możliwą jakość, jaką mogę mu zaoferować. Nie no, także, jeśli kogoś to jest bardzo biznesowe podejście. Proszę? To jest bardzo biznesowe podejście. No tak, no ale tak jak mówię, że wiesz, może ktoś tutaj szuka, był u ciebie animator? Był. Przypomnij, jak on się nazywał? Bączek? Rafał Bąk bodajże, tak? Kuba Bączek tak, chyba, tak. Kuba, no przepraszam, że pomyliłem, tak? Nie pamiętam, dawno przed tym zamieniłem. Animatorów po prostu takich, że na ilość, tak? Po 2 czy 3 dniach szkolenia mogą jechać do hotelu i tam 2 tygodnie zabawiają. No tak, on całkiem, zabawiają... całkiem sporą ma, sporą to, dużo tych ludzi tam gdzieś wysyła. Wiesz co, ja uważam, że te, no nie da się, tak, w mojej branży, nie wiem, animator może to jest coś innego niż klaun, chociaż dla mnie to jest podobne, to po prostu ja tego nie widzę, że przez 3 dni ktoś mógłby się tego nauczyć. No, tego występu. Ale wiesz co, słuchaj, ale z drugiej strony inaczej. Z drugiej strony nie wiemy, czy nam jest, nam jako klientom, czy jest potrzebny jeden dobry, wysokiej jakości klaun, czy wiele klaunów troszeczkę gorszej jakości, no bo jednak ludzie tą chińszczyznę kupują, tak, więc a to, czy co jest ludziom potrzebne, no to rynek decyduje, tak, czyli de facto zyski, czyli zarobki, no to tutaj chyba decyduje. Powiem, tak? Że byłem teraz niedawno pod koniec września na 2-dniowym weselu i po tym weselu podeszła do mnie pani, powiedziała, że był na chrzcie, miała animatorów, którzy się zajmowali dziećmi. Aha. Powiedziała, że to jest poziom niżej niż klaun. Wiesz, dla mnie to jest animator i klaun to jest to samo, tak? Tutaj ja tego nie widzę. A powiedziała, że to jest poziom niżej niż, że jesteśmy poziom wyżej niż ci animatorzy, że to w ogóle jest bez porównania. No to bardzo miłe, prawda? Także, no, tak mnie pomiedziała, że także ci powiem, no, że tutaj ja w tym widzę, wiesz, żeby dostarczać usługę ekskluzyw, tak? Nazwijmy to tak. No tak, no bo w sumie, no to no, twoja robota, no wynajmują cię na godziny, prawda? Więc no, tak. No to tutaj cenę, jak masz dużo zleceń, no to podejrzewam, że no, na początku byłeś tańszy niż teraz. Wiesz co? No może troszeczkę, no. Niedużo. Niedużo, no bo teraz już trzeba sędzić tam jakieś weekendy, a zobaczysz, za 2-3 lata będziesz teraz, już... Faktycznie teraz kwestyny tutaj drożej robię, bo się przekonałem, że tych zamówień jest naprawdę, jak są, nie wiem, Wingiecka czy Komunie, to po prostu się telefony urywają i wiem, że na pewno sprzedam. Ale to jest w ogóle taka bardzo fajna, ciekawa i myślę dosyć rozwojowa branża. Ja poznałem kiedyś takiego bajkoczytacza, który sobie tak dla jaj kiedyś chodzi ubrany jak włóczyki z Muminków i na przykład na rynku w Krakowie sobie stoi i czyta bajki przechodniom. I wiesz, i w ten sposób zaczynał, tak się po prostu bawił, tam ludzie rzucali jakieś pieniądze, a teraz już jeździ na jakieś zabawy, w McDonaldach go tam wynajmują, żeby tam dzieciakom na urodzinach czas umilił i tak dalej, i tak dalej. No to jest taka branża, która się rozwija. No rozumiem. A słuchaj, no bo teraz jest zima, ale mówisz, że sezon się kończy, a sezon to nie jest wtedy, kiedy są Mikołajki, Święty Mikołaj i tak dalej? Znaczy, no tak, no sezon się kończy teraz na miesiąc, tak? Ale w tym miesiącu mam kilka imprez, także na ZUS i tak dalej spokojnie wystarcza. Tutaj dla mnie jest, sezon się kończy, ale wystarczy, że nie ma po prostu też. Po wywiadzie z tobą wyjechać gdzieś na kilka dni, ale spadły znowu weekend, 2 imprezy i znowu z wakacji nic. No tak, no słuchaj, no taką branżę wybrałeś, no. Ja też no, mam w sumie... Ja ci powiem szczerze, że jeśli tych imprez by nie było, to bym pojechał i bym nie żałował, ale jeśli są imprezy, to nie żałuję. Ale wiesz co, Łukaszu, słuchaj, nie ma tego złego, naprawdę, nie ma tego złego, bo ja jestem teraz, jestem też w takiej branży, gdzie w wakacje trzeba pracować najwięcej, bo jak byłem w internecie, co handlowałem, to w wakacje miałem luz, tak? Ale teraz mam taki zapieprz, no to właśnie sierpień, wrzesień. No bo to się kończy rekrutacja, tak? Czyli od tej rekrutacji zależy następne 10 miesięcy de facto, tak? Czy się zyska, czy zarobi, czy będą pieniądze na inwestycje i tak dalej, nie? Ale dzięki temu mogę w zimę jechać do Afryki na przykład. Bo w zimę jest taki, no, luzik troszeczkę. Znaczy to się realizuje według programu zajęcia, prawda? I teraz tak, w lato jestem w Polsce i sobie korzystam z ciepła. A zimą sobie lecę tam, powiedzmy, gdzieś do Afryki, czy gdzieś tam na tą drugą półkulę i też korzystam z ciepła.
jest to bardzo fajne. Nie? I ty też to możesz tak zrobić, że ty sobie wyjedziesz w styczniu, w lutym. Zresztą zapraszamy do Afryki, jak macie w zimę. Nie, ja tutaj najbardziej, może się kiedyś wybić, ale mam plan, żeby za 20 lat tam po prostu zamieszkać, tak? I tutaj musieć robić. No nie, no bez przesady, żeby tam na co dzień mieszkać, to wiesz, to jednak nie jest kontynent do takiego mieszkania, bo wiesz, wokół same ładne dziewczyny, a co druga ma AIDS, no to tak wiesz, no to tak, no, ale bez przesady. Tak naprawdę mam taki plan, żeby tam wyjechać i przynajmniej 4-5 lat pomieszkać. Ale słuchaj, no to ja ci zapewniam nocleg i wyżywienie, jeżeli miałbyś na taki rok ochotę przyjechać i może byś tam, może by cię Afrykańczycy trochę nauczyli różnych artystycznych rzeczy, no bo oni przywiesz, jakieś takie aktorstwo, malowanie, rzeźbienie, to oni tam chyba, no nie wiem, tak jak nienawiść do Żydów Polacy mają, z mlekiem matki, bo podobno, no to oni chyba takie mają. Barterze zaproponował naukę robienia zwierzątek z balonów, tak? No, mi się wydaje, że to oni by cię nauczyli tego, wiesz, bo naprawdę, tam no, nie wiem, wszyscy potrafią te artystyczne wszystkie rzeczy, to tam chyba każdy śpiewa, każdy gra, no nie spotkałem człowieka, który by nie potrafił na czymś grać, nie? Więc... No to fajnie. No to słuchaj, pomyśl, przemyśl. Wracając do jeszcze rozwojowości tej branży i tak dalej, że ona jest sezonowa, to teraz na szczęście, jak się firma rozwija, im więcej klientów mamy, to teraz mamy już na przykład podpisane na całą serię występy w hotelu jednym w Wiśle. Więc to już mam taki spokój, bo mam 6 tygodni po 3 występy tygodniowo na przykład już zaklepane. W Wiśle? Z zakwaterowaniem? Bez zakwaterowania, ale cena jest taka, że bez problemu mogę się zakwaterować. Aha, w ten sposób. No dobrze, czyli jednak nie jest to takie do końca sezonowe. A będziesz się za świętego Mikołaja w Wigilię przebierał? Wiesz co, nie Wigilię, tam 7-8, tak? To już mam właśnie święty Mikołaj sprzedany. Nie lubię tego, bo ciężko coś wymyślić takiego fajnego, żeby dzieci zainteresować, wiesz, bo byłem rok temu w przedszkolu jednym. No i nie ma czasu też zainteresować, nie? Mikołaj siedział, opowiadał bajkę, wiesz, po bajce potem wszystkim dzieciom wręczał prezenty i potem do pani dyrektor podszedłem się rozliczać, ona powiedziała, że jej się nie podobało. Bo w bajce było za mało elementów takich interaktywnych. Przeklanku, że człowiek klaunował cały czas. Że Mikołaj powinien, na przykład jak mówił o pieczonych plackach, to powinien wyciągnąć patelnię z swojego worka. Coś takiego. A ja tego nie wyciągnąłem, jej się nie podobało. I tutaj ogólnie, i na szczęście mi wypłaciła tam połowę sumy, tak? No w sumie, widocznie to bardzo jej zależało na dzieciakach. Jakby jej nie zależało, to by ci wszystko zapłaciła, tak? No ale wiesz co, znaczy Mikołaj, no nie lubię po prostu, tak robię, bo mam tych klientów, którzy dzwonią, są w stali. Ale to nie możesz na przykład, słuchaj, no masz to, przebierasz się za tego klauna, czyli malujesz się na biało, takie wielkie czerwone usta, nos, a nie możesz tak się wymalować i być takim Mikołajem, ale takim klaunem? Znaczy, no ale Mikołaj to masz co innego, tak? Bo Mikołaj powinien siedzieć i uśmiechać się, obdarować prezenty, jak Mikołaj będzie skakał w czymś tam i robił konkursy. No ale to sztuczkę, pasuje, sztuczkę tak? Magiczną, to taki Mikołaj chyba będzie potrafił zrobić, nie? No przecież ma te sanie i reniferów, co latają, tak? No to na magii się musi znać. No tak, dobra. To w tym roku będzie robił Mikołaj sztuczki magiczne, tylko tak jak ci mówię, to trochę... Może tego z tego powodu nie lubię, wiesz, że Mikołaj to jest tak tydzień, maksymalnie 2 tygodnie i to jakby nie wchodzi w krew, tak? Nie, wiesz, tak jak robię te występy co drugi dzień, tam co trzeci dzień, to ja też mam tak automatycznie z automatu, że przychodzę, występuję, do widzenia, pach. Wszyscy szczęśliwi i uśmiechnięci. Tak. A tego Mikołaja to wiesz, to muszę ten program jakoś tak nowo opracować, coś tam wymyślić, tą bajkę właśnie i to jest tak mi ciężko wchodzi, te początkowe kilka występów. No tak, no ale to jednak takie intensywne te dni są, Wigilia, czy tam ten 5 czy 6 grudzień, nie? No, ja na szczęście potem to Mikołaj jest Sylwester i też fajnie. Na Sylwestra też się wynajmują? No to w sumie to mało co masz takich imprez, gdzie możesz z rodziną spędzić. Wiesz co, może na rodzinę ewentualnie, chociaż ostatnio mi dzwonili, czyłem pierwszego... No bo są wesela, w święta są wesela, są chrzciny w wesela, no nie wiem co jest jeszcze w święta, nie? No, znaczy pad weekendy, w te wakacje i tak dalej, wszystko zajęte, no to faktycznie, to jest, pod tym kątem to jest ciężko z rodziną spędzić. Jak mama ma jakieś, planuje imprezę taką większą, to mi mówi z wyprzedzeniem kilkumiesięcznym, żebym zajął, a i tak sprzedaję potem i się gniewa. No to jak do mnie rodzina dzwoni, to się pyta, gdzie jestem?
Nie? Czy jestem w Jędrzejowie, w ogóle się najpierw pytają. Jak mówię, że tak, to dopiero potem ze mną rozmawiają. No bo to też człowiek się ojeździ. No przez Jędrzej, bo ostatnio często przejeżdżałem. Także... No, no to, to no, takie miasto dziadów, nie? Takie miasto, jak wszystkie inne. Tutaj naprawdę, bo Polska to jest taka, nie wiem. No nie jest tak źle, no wiesz, no, no cisną te podatki w sumie i tylko to jest złe w Polsce, reszta jest myślę całkiem dobra i drogi mamy dobre i wszystko, żeby, więc... Żeby się ludzie jeszcze częściej uśmiechali, wiesz, to by było fajniej. Czy ja wiem, no. Czy by było tak fajnie? No byłoby fajnie, gdyby się ludzie uśmiechali. To wiesz, ty się możesz uśmiechać. No. Słuchaj, no lepiej być się uśmiechać w gronie takich smutnych ludzi, no to człowiek czuje się taki, wiesz, dowartościowany. Jakby się tak wszyscy uśmiechali, no to wiesz, nagle to uśmiechanie stało, ta radość to była taka przeciętna i człowiek by był smutny, że jest przeciętny, nie? Nie, ja tak nie. Do tego to nie dałem. Jakby wszyscy uważali, że życie masz jest rację, piękne, tylko wiesz, audycja jest najciekawsza, jak się pokłócimy. Wody, mleko płynęło. Dokładnie tak. Audycja jest najciekawsza, jak się pokłócimy, więc ja tak próbuję niekiedy na siłę wymyślać. Ale nie, Polska wcale nie jest taka. To ja ci powiem, jak chciałby się pokłócić, no nie, żeby, wiesz, żeby była afera. No. Ja ci powiem, że nie zgadzam się co do tego, że spółka z o.o. jest zawsze dobrym rozwiązaniem. No nie, ja też się z tym nie zgadzam. Tak, to dobra, to się nie pokłócić. No słuchaj. No, nie możesz powiedzieć, że zawsze młotek jest najlepszy do wbijania gwoździ, no bo wiesz, jak masz siekierę, a po młotek musisz iść 100 km, a masz do przybicia jednego gwoździa, to sobie przybijesz siekierą o wiele łatwiej, taniej i szybciej, nie? No to bez przesady, no ale w 98% przypadków jak najbardziej. No dobra. Ty też sobie powinieneś spółkę założyć. Myślałem o tym, bo tak nie wiem, to widzę, że reklamujesz to troszeczkę, tak? Może nie reklamujesz, może nie podświadomie. Ale tak sobie chodzi, że masz fajnie, to jest zawodnie, żeby... Wiesz co, Łukaszu, rozłącz się i połącz jeszcze raz, okej? Okay? Dobra. Przerwa techniczna, bo dzisiaj rozmawiamy na telefonie. Bo te mikrofony za 100 zł się psują, a mój mikrofon za 7 zł chyba, czy 3 zł się nie psuje. Już to przez trzeci rok się nie psuje. Dziwne, nie? Wysoka jakość. Okej, okay, mamy Łukasza z powrotem. No witam. No, mówiłeś coś o... No, o tym spółce mówiłem, tak? Tak. Bo tutaj właśnie to też mnie twoje zdanie ciekawi na ten temat. Że mówisz, tak starasz się przekonywać, że spółka jest fajna, tak? Że no w 99% przypadków lepiej ludzie na tym wyjdą, niż nie wyjdą. No, to znaczy powiem ci tak, jeśli ktoś planuje na przykład zbudować swoje dochody pasywne o portfel mieszkań, to dla niego to nie jest fajne. Bo wtedy nie ma zdolności, żeby to budować. Dlaczego? No to spółka ma wtedy jak najbardziej zdolność. No ale to wtedy płacisz inne podatki na mieszkaniach też, tak? Jeśli chcesz kupić mieszkanie Nie rozumiem, słuchaj. Zdolność, nie ma tutaj nic do rzeczy. Bo zdolność kredytowa to jest tylko i wyłącznie ilość odprowadzonego podatku dochodowego. Więc jeżeli masz spółkę, to się możesz równie dobrze w niej zatrudnić i będziesz liczony tak samo, możesz wynająć jej nieruchomość, jakąś czy samochód, też masz dochód, zapłacony podatek dochodowy. Możesz wtedy umowę o pracę podpisać. Ale spółkę, jeśli na spółkę chciałbyś kupić tą nieruchomość, tak? To nie, no nawet na osobę fizyczną. Jeśli zatrudnisz w spółce, to też płacisz. ZUS, tak? Ta spółka płaci. Niekoniecznie. Bo możesz sobie wypłacić pieniądze na przykład na podstawie, nawet ciekawszą rzecz ci mogę powiedzieć. Wypłacasz sobie pieniądze na podstawie chyba 176 KSH artykułu, nie pamiętam dokładnie, chodzi o wynagrodzenie za świadczenia niepieniężne, czyli za to, co robisz za darmo na rzecz spółki, możesz sobie zarządzić wynagrodzenie, to jest dziwne, nie? Za to, co robisz za darmo, możesz sobie wypłacić pieniądze. I to jest o tyle ciekawe, że jak sobie w styczniu wypłacisz te pieniądze, prawda, to tą dziewiętnastkę od tego zapłacisz dopiero w kwietniu następnego roku, bo to się to nie podlega zaliczkom na podatek dochodowy, tylko to w tym zeznaniu rocznym dopiero wykazujesz. Więc wypłacasz sobie to w styczniu, prawda? Do banku mówisz w marcu, że w styczniu zarobiłeś tyle pieniędzy, sobie z tego wypłaciłeś, w marcu wypłaciłeś tyle, bo se znowu wypłacałeś, robisz sobie kredyt, w czerwcu masz już, czy w maju masz już tą nieruchomość, a podatek do wypracowania tej zdolności płacisz dopiero w kwietniu. No tak, no ale jeśli się zastanowić, wiesz, tak nie, tak na głośno myślę, tak? No. Jeśli tam 19% musisz zapłacić, powiem sobie, jeśli nieruchomość kosztuje 100 tysięcy, tak? No.
to masz 19 tysięcy. Nie, ja ci mówię o zdolności. O zdolności. No zdolności, dobra, to no to wystarczy, nie, że ja przez... Ja głośno myślę, że przyjmę audycję trochę. A widzisz, bo wiesz, żeby no. Inaczej. Człowiek, żeby zrobił jakieś rozwiązanie, no to wiesz, pyta się do drugiego człowieka, no to ten drugi człowiek daje mu rozwiązanie, nie? I no to by było fair, tak? A jeszcze by chciał zrozumieć dlaczego i trzeba temu człowiekowi długo tłumaczyć dlaczego, a to się nie wytłumaczy we wszystkich szczegółach, no. No tak, takich szczegół pierdół jest cała masa. Na przykład mieliśmy takiego człowieka na wykładzie niedawno. No słuchajcie, no biznesy są lepsze, są gorsze, no ale człowiek jest w naszym wieku i 2 miliony w plecy, tak? No bo tego się, co prawda firma mu się do 60 osób rozwinęła, no ale no nie zawsze takie widać. Teraz zostanie z tymi 2 milionami, jak gdyby miał spółkę z ONO, to przynajmniej trochę, chociaż podatków nie miał tych kar podatkowych, bo mógłby je nie płacić, tak? No. Więc no... No nie, to nigdy mnie nie przekonasz. Jeśli będę zrobił kiedyś szkolenie, mam nadzieję, że nie w weekend i mnie zaprosisz, to na pewno przyjadę. A we Wrocławiu opowiadałem ostatnio o spółkach z wczoraj, czy też, wczoraj. Na pewno też miałem pracę wtedy, bo też sprawdzałem i właśnie kojarzę to, że na pewno miałem robotę wtedy. Ale słuchaj, z dwojga złego lepiej mieć co robić, niż żeby jeździć i się uczyć. No tak, jak zrobić, żeby mieć co robić, nie? To ja może ciebie na prywatne szkolenie po prostu przyjadę i... Będziemy razem i wszystko powiem. Żebym ja, Łukaszu, miał czas, musisz po prostu kiedyś na zajęcia przyjechać, sobie siądziemy na kolacji przy piwie jak ludzie i sobie podyskutujemy. Zima nadchodzi, więc jakiś tam termin ci na pewno podpasuje, więc myślę tutaj, że się jakoś dogadamy. Dobra, no to co? No to będziemy powoli kończyć, bo 3 minuty zostały. Ha, może wreszcie powiem numer telefonu 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com. Jakbyście mieli jeszcze jakieś ochotę rzucić pytanie na taśmę, to zapraszam. No i co, z takich ogłoszeń jeszcze parafialnych, no to kończymy rekrutację już na nasz kurs podstawowy. W sumie to już są ostatnie, już się rekrutacja skończyła, no ale pierwsze zajęcia są. Sobota, niedziela najbliższa w Warszawie. Tadeusz Witkowicz przyjedzie do nas na te zajęcia, będzie opowiadał między innymi, więc może byście się zastanowili, czy nie warto wpaść. No i dużo innych fajnych ludzi będzie. Tomek Bortkiewicz, tutaj postać związana trochę z kontestacją, bo on opowiadał nam o aferze związaną z jego firmą i elektrownią Kozienice, no to będzie u nas wykładał na tych pierwszych zajęciach. No i się będzie naprawdę dużo działo, więc tyle z takich ogłoszeń. No i pamiętajcie o seminarium z Andrzejem Blikle, no to jest chyba obowiązkowa rzecz, jeżeli ktoś ma jakąś większą firmę niż trzyosobową, bo oj, dużo to daje. Okej, Łukasz, a ty skąd się uczyłeś takiego biznesu? Tam AIP cię chyba w sumie trochę tak podszkoliło. No, tak jak mówiłem, w tej firmie to w zasadzie byłem od wszystkiego, tak? Tam, wiesz, ta umowa zlecenie, to po prostu robiłem to, co mi kazali. Ale nie takich biznesowych rzeczy. No też, no biurowe, no biznesowych, no nie wiem, też biurowe, tak, rozmowa z klientami i tak dalej, to jest chyba biznesowe. Aha. Tego się też tam uczyłem, potem te AIP to właśnie na swoim, no i tak jakoś nie było. No ale słuchaj, no te AIP, te podatki ci tam nie pasowały, a szkolenia, bo oni tam znaczy, też się chwalą. AIP też jeszcze było tam dużo zachodu, tak, te wszystkie faktury, fakturować tam, no, po prostu, że teraz mam nową kilometr ode mnie i wszystko łatwo idzie załatwić. No tak, na telefon na przykład, nie? No, dokładnie. Ja to niedawno zakładałem spółkę w Anglii i to ja sobie, ja wiedziałem, że tam jest prosto, ale mnie tylko kolega, Marek Niedźwiedź, który mi pomagał to zakładać, no to mi tylko mailem poprosił: Kamil, jaki ty tam masz adres i NIP? No to ja mu podałem mój adres i NIP, no i już mam spółkę. Żadnych upoważnień księgowych, tłumaczów przysięgłych, czy coś takiego. No po prostu uwierzyli mu na słowo, że może zarejestrować spółkę na mnie. I to jest chyba piękne, takie zaufanie do ludzi. O, może tego brakuje w Polsce, takiego zaufania po prostu, nie? Nie, na pewno. Tylko od razu, z 10 zaświadczeniami od notariusza trzeba przyjść. Ach, na. To a propos tych,
celnych różnych pierdół, które dzisiaj wypełniałem, no ale trochę się poduczyłem. Dobrze, Łukaszu, albo klaunie Harry, o może klaunie tak, Harry. Bo to już klaunie Harry, dzięki bardzo za rozmowę, bardzo sympatyczna audycja była. I oczywiście czuj się zaproszony do nas, do Asbiro, jakby ci kiedyś ten jakiś termin podpasował. No i mam nadzieję, że też się spotkamy tutaj za rok czy za dwa i nam opowiesz, że zmonopolizowałeś rynek klaunów w Polsce. No, jeśli wszyscy mi tego będą życzyć, to tak się na pewno stanie. Będę bardzo szczęśliwy i będę miał u ciebie wielki dług wdzięczności. A ja jak ostatnio piszę ludziom, którzy mają jakieś długi do mnie, no to dług wdzięczności przyjmuję w naturze i rzućcie chociaż tam dychacza czy tysiąca na szkołę w Afryce. A muszę wam powiedzieć, że po ostatniej audycji, jak dużo o Afryce opowiadaliśmy z Jankiem, no to dużo osób się wzięło za wpłaty i naprawdę jeszcze może tam kilka tysięcy by nam brakło zgodnie z biznesplanem. Nawet jedna osoba przelała 3,5 tysiąca złotych, więc naprawdę szacun wielki za aż takie duże zaangażowanie, więc no czapki z głów. Fajna inicjatywa i warto wziąć w niej udział, choćby to nie stówką, tak? Żebym przelać. No tak, a najfajniej to sobie tam pojechać, potem będziemy mieć po prostu dom, będzie można się przenocować, do dyspozycji będzie zawsze, tylko sobie termin jakiś dobrać, a promocje są na loty, bez przesady, niekiedy za 1900 zł można polecieć, no ale to jest już druga rzecz. Dobra, dzięki Łukaszu, trzymajcie się i jutro się słyszymy z Jankiem. Hej. Wychodzimy!